Opowiedzieć o strachu w 30 sekund to tak jakby zrobić reklamówkę odwagi. Bo to tak jest właściwie, że bez tego strachu, jeśli oczywiście nie jest go za dużo, nie jesteśmy śmiali. Myślę, że wszyscy się boimy mniej więcej tych samych rzeczy. Każdy sobie radzi z tym na swój sposób. Ale trochę lęku, trochę obawy jest potrzebne, bo myślę, że to daje energię do tego, żeby być odważnym i żeby to się przekładało na przykład na dobre filmy.